Rozmowa o 9:00, dziewiątej. dziewiątej w Radiu Gorzów. Ulice Zawackiej i Łukasieńskiego otwarte, ale nieskończone i otwarcie możemy powiedzieć: "Uff, znowu można w tym mieście normalnie funkcjonować". Ale czy na pewno my już normalnie funkcjonujemy? No to o tym i o innych sprawach porozmawiamy z Rafałem Krajczyńskim, który jest miejskim inżynierem ruchu i jest naszym gościem. Dzień dobry panie inżynierze. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy normalnie już się jeździ po Gorzowie pana zdaniem? No zdecydowanie wschodnia część miasta została yy... Odkorkowana, można powiedzieć. No, na tym zamknięciu trzymiesięcznym, ponad yy, najbardziej chyba odczuli je mieszkańcy Osiedla Dolinki i ci, którzy gdzieś tam w tych rejonach pracują, mieszkają, ponieważ yy, sam niejednokrotnie. Yy, Natrafiałem na korek, czy to na ulicy Pomorskiej, Podmiejskiej, czy, czy nawet Głowackiego, a nawet zdarzało się, że od Ronda Turbinowego w kierunku Białego Kościoła i dalej w kierunku ulicy Piłsudskiego, też te korki były zauważalnie większe niż przeważnie. No i to było wszystko efektem tego, że Droga Krajowa 22 na odcinku między rondami Sybiraków a a rondem Gdańskim była zablokowana. Realizowane były tam, co ciekawe, dwie, dwie osobne inwestycje. Jedna, która trwa już od dłuższego czasu w Gorzowie, czyli modernizacja Drogi Krajowej 22, która polega na wybudowaniu drugiej nitki przy drodze 22, czyli przy ulicy Zawackiej, Walczaka, ale też Łukasińskiego. Przepraszam, mówimy o dawnej Bierzerina, gdyby ktoś nie wiedział. Tak, dokładnie. Czyli tutaj przy strefie przemysłowej, naszej przy elektrociepłowni ten odcinek i wykonawca był na etapie takim, że ulica Łukasińskiego miała już pozwolenie na użytkowanie i ona była formalnie drogą dwujezdniową z wprowadzoną powiedzmy docelową organizacją ruchu, natomiast w przypadku ulic... Zawadzki oraz walczaka na odcinku drąda od Gdańskiego do granicy miasta, tam te prace trwały i nadal trwają. To dalej formalnie jest plac budowy i z tego, co się orientuje, to drugie pozwolenie na użytkowanie, czyli tak jakby formalnie zalegalizowanie tego obiektu typu droga nastąpi po zakończeniu wszystkich prac. No ale tam przejechać można, a to jest w tej chwili najważniejsze, bo z Bierzalina, to znaczy z Zawadzkiej Zawadzki i Łukasińskiego chodziło o to, że w ogóle tam nie można było jechać nawet jednym pasem, prawda? I to jest też istotne. Tak, tam zbiegły się dwie inwestycje, bo raz, mhm. że jako miasto realizowaliśmy remont starej jezdni, która była wyłączona z tego kontraktu i to z tym firma dość szybko się uporała. Była tam wymiana dwóch warstw bitumicznych, natomiast tutaj trochę dłużej zeszło po odłączenie tej ulicy Zawackiej do Ronda Gdańskiego. Natomiast efekt jest teraz taki, że od piątku mamy do dyspozycji dwie jezdnie na odcinku od ronda Gdańskiego do ronda Sibiraków. Co prawda tam punktowo nie jest wykonana warstwa ścieralna. No właśnie. Co to oznacza, że nie jest wykonana warstwa ścieralna, czy ta droga się nie niszczy, mówiąc kolokwialnie? Ten no, sposób, że jeżdżą tam teraz już? Generalnie, generalnie nie ma tam większego problemu, bo ponieważ to jest konstrukcja przygotowana na bardzo duże obciążenia, na ruch tranzytowy. Są tam warstwy kruszywa, warstwy podbudowy zasadniczej, warstwa wiążąca, która jest jakby połączy podbudowę z tą warstwą ścieralną. Natomiast no, tutaj decyzję podjął wykonawca, ponieważ jakby nie widział perspektywy, żeby te prace zakończyć przed świętami z różnych przyczyn. Czyli elastycznie I... się zachował można powiedzieć. No na pewno były naciski ze strony też miasta, no bo wszyscy widzieli tą sytuację. Generalnie założyliśmy sobie tak, że te prace, które gdzieś tam Pozostawały, będziemy realizować jakby sukcesywnie przy lepszych warunkach pogodowych, na przykład na wiosnę, przy jakimś tam weekendowym wstrzymaniu ruchu, czy tam przekierowaniu. To może znaczenie miało to i ta presja była większa, bo miejski inżynier ruchu stał w korkach i wiedział, co to znaczy. Akurat, a, akurat znając sytuację w mieście, staram się omijać te wrażliwe wrażliwe. Ale sam pan mówił, że zdarzało się pan na przykład na głowackiego stać w korku. Owszem, owszem, bo czasami niekiedy pracę kończę na ulicy Myśliborskiej, a niekiedy na Sikorskiej, w zależności od tego, jak się ułoży dzień. Natomiast no, można zawsze szukać jakichś tam alternatywnych tras, ten ruch się rozkłada. Natomiast no, trzeba przyznać, że w tym roku w porównaniu do poprzednich lat dość spokojnie kończymy rok, to znaczy jest. Niewiele inwestycji, które jakby przechodzą z jednego roku na drugi i są na przykład w połowie. Tutaj mamy w zasadzie tylko drogę krajowe 22, poza tym w mieście, teraz pod kątem takich utrudnień niewiele się tak naprawdę można powiedzieć dzieje na szczęście. I tu wracamy do tego pytania z samego początku. Czy my już w miarę funkcjonujemy normalnie, tak jak docelowo będziemy funkcjonowali, kiedy przestaniemy mówić te słynne trwają remonty? Myślę, że tak, natomiast nie na długo, ponieważ już znamy mniej więcej plan inwestycyjny. To do tego za chwilę przejdziemy, pozwoli pan, bo jeszcze chciałem tylko dokończyć kwestię dawnej Bielzarina. cały czas o tym mówię, dlatego, że ta nazwa jednak funkcjonuje jeszcze cały czas. Co tam jeszcze jest do zrobienia, oprócz tego, że warstwa ścieralna i to będzie gdzieś tam wahadłowo, powiedziałbym tak, no, raz na jakiś incydentalnie, czas. tak. incydentalnie. słowo klucz, właśnie, ale tam ścieżki jeszcze rowerowych, tak. nie wiem, ścieżek rowerowych, chodników. Generalnie to funkcjonuje w oparciu, yy, tak jak wspominałem, nie ma pozwolenia na użytkowanie, a drogę musieliśmy jakoś yy, otworzyć i no, oddać ją do ruchu, i to tak funkcjonuje na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Dlatego można też zaobserwować, że na przykład nie ma oznakowania poziomego, bo wiadomo, warunki atmosferyczne nie, sp nie sprzyjają takim pracom. Ale no, ono nie specjalnie jest potrzebne chyba, no, bo jeżeli mamy dwa, dwa pasy w jednym tak, kierunku. Tak, no, strzałki to... kierunkowe powiedzmy przed rondami na pewno dojdą, dojdą jakieś tablice. Natomiast też ze względów bezpieczeństwa. Zawęży, zawęziliśmy te wszystkie dojazdy do, do rąk, wloty, wyloty do jednego pasa ruchu. To tak wielkiego znaczenia dla przepustowości to nie ma. A dla bezpieczeństwa jakie ma znaczenie? No, na przykład przejścia dla pieszych, które nie do, nie do końca są jeszcze doświetlone, oznakowane w pełni docelowo. Po prostu odbywają się przez jeden pas ruchu, a nie dwa. To jest zawsze sytuacja dużo bezpieczniejsza. Czyli dla się musi zwolnić, zmieścić się w tym. I nie jednym ma tego pasie. efektu też zasłaniania sobie, ten, co gdzieś tam zawsze o tym to mówimy, mhm. że jeden się zatrzyma, drugi, a drugi nie. Pędzi tak? I tak, będzie leci. Dużo się właśnie też mówi, jakby w branżach, i też przepisy ku temu zmierzają, że być może dojdzie do takiej sytuacji, że będzie jakby zakaz organizowania na rondach wylotów. W formie dwupasowej, czyli każdy wyjazd z ronda będzie jednopasowy, czyli będziemy tylko zjeżdżać pasem skrajnym zewnętrznym. Czyli tak na turbinowym słynnym rondzie jest koło białego kościółka? Yy, na przykład, chociaż yy, w ogóle jest jeden pas. No to jest rondo bardzo specyficzne, bo tam są niesymetryczne wloty, więc Aha. tutaj jakby trudno porównywać. Natomiast no, wracając do tej łokaśńskiej na szereg prac został jeszcze do wykonania na ulicy Walczaka. Tutaj naj, taki najtrudniejszy dla kierowców element to będzie podłączenie się do drogi krajowej 22, już jakby na granicy miasta. Z uwagi na to, że tam będziemy przechodzić z przekroju 2 plus 2, czyli dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na przekrój ten taki, jaki mamy poza granicą miasta, czyli będziemy tam musieli po prostu to zrobić poprzez na przykład jakiś. Sygnalizację świetlną. Próbuję nadążyć, 2 plus 2. Czyli mamy na dwa. Po stronie mogę odsłuchać, to sobie później odsłucham najwyżej. No, czyli mamy przekrój dwujezdniowy, czyli mm -hmm. w każdym kierunku mamy po dwa pasy Jasne, ruchu tak. i, i pas zieleni po środku. I my z tym przekrojem musimy w pewnym momencie tam na wysokości pętli, czy tam urzędu pracy, zejść do przekroju jednojezdniowego, czyli. Yy, zawęzić jezdnię i wpiąć się w stan istniejący, yy, co powoduje, że na pewno to technologicznie będzie dużo trudniejsze, bo nie będziemy mieli tej swobody manewrowania, że przekładać ruchu między nitkami, tylko będziemy musieli zrobić to na jakimś przewężeniu. To teraz proszę powiedzieć, panie inżynierze, co nas czeka w przyszłym roku, bo trochę nas czeka. No, na to co mówię, DK22, dokończenie. Yy, tutaj deklaruje się, deklaracje padają o wiośnie 2.23, natomiast. Yy, z takich y, największych utrudnień, no to na pewno ulica Koseniarów No że tam już tak, takie dziury, że to, Natomiast, to, no to jest. Natomiast jest to y, bardzo istotna komunikacyjna arteria. Wystarczy sobie policzyć, ile autobusów, ile linii autobusowych tamten nie przejeżdża, i będziemy musieli to jakoś. Y, poukładać, już pewne koncepcje powstają. Bo Mieszka pierwszego jak rozumiem, alternatywą będzie ten trakt królewski, tak? Czy, czy, Dokładnie, czy natomiast, natomiast też warto zauważyć, że w ramach Polskiego Ładu będzie realizowana i Kosynierów Dyńskich, i skrzyżowanie Fredry Słowiańska, więc te prace będą się odbywały niemal równolegle. Dodatkowo będziemy przebudowywać też skrzyżowanie Kosyniorów Dyńskich, Roosevelta, Żwirowa. W tym samym czasie? Nie. W ramach tego samego dofinansowania y, jedną firmą wykonawczą, bo tak jest koncepcja i, i najprawdopodobniej y, będzie to się zazębiało. Będziemy chcieli na pewno to y, jakby koordynować w tym zakresie, żeby nie sparaliżować tej części miasta. Natomiast. Y, Często jest tak, że my sobie planujemy te inwestycje, że jeden etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci, a potem życie pokazuje, że na etapie pierwszym wykonawca wpada w jakąś dużą kolizję z infrastrukturą podziemną, prace stoją, musimy go wpuszczać na inny, powiedzmy, na inny odcinek. Mhm. I... Materiałów może zabraknąć, ludzi może zabraknąć. I się Ciężko że się na... przewidzieć dzisiaj. No, natomiast no A kiedy to rusza w ogóle kosynierów? Prace fizycznie kiedy ruszają? Na początku roku ma być ogłaszany przetarg. Przetarg, czyli od przetargu jeszcze co, z pół roku tak do rozpoczęcia prac? No, myślę, minus? że tutaj będzie dosyć y, duże ciśnienie, jeżeli chodzi o termin, ponieważ y, ten, to dofinansowanie tam jest jakby, jakiś horyzont czasowy mm -hmm. ma określony. Natomiast też y, równolegle. A nawet przed y, na roboty ma wejść PWiKa, która y, planuje wymienić tam swój sieć wodociągową. To się nazywa montaż. No dobrze, ale to fizycznie kiedy tam się zacznie dziać, jak pan myśli? Jak pan Myślę, że gdzieś tak kwiecień, maj. Kwiecień, maj, czyli taka wiosna. Tak. Mhm. Natomiast. To koszynierów. a jeszcze co? No i rondo, rondo przy budowanej hali sportowej, czyli Fredry Słowiański. Czyli z dołu, jak zje, tam się zmieści rondo? Czy takie małe rondo? Zaprojektowane jest. Rondo jest zaprojektowane. no będzie normalnym rondem dwupasowym. I generalnie trzeba się po prostu liczyć z tym, że będziemy znowu musieli tam na, tym, na tej naszej trasie średnicowej poutrudniać trochę kierowców. To tam bo... będzie no, tam będzie poważna, a to po lodowisku nie będą jeździli kierowcy. Nie, no myślę, że akurat rondo akurat by jest przesunięte bardziej w drugą stronę. W park tak bardziej. W skarpetą wchodzi. właśnie, mhm. natomiast sama jakby koncepcja organizowania tam ruchu będzie polegała na tym, że będziemy przepinać ruch między nitkami. Czyli tak jak to robiliśmy na mhm. przykład przy budowie Mieszka pierwszego. I to są takie najważniejsze, Kosynierów i, i Słowiańska, to, to jest, no bo to jest taka, to jest taki... Mm, Istotny ale istotny fragment miasta, bo to jednak i całe Chwalencice, cała ta część... Staszica przede, przede wszystkim odczuję, bo i, i, <laughs> i będzie zresztą. Fredry chwilowo będzie na pewno zamykana mhm. i, i na przykład Matejki przecież też ma połączenie z Kosynierów Gdyńskich. W zasadzie te główne wyloty z osiedla Staszica będą na pewno obciążone. Dobrze, tym. że o tym mówimy dzisiaj, bo to można się już psychicznie nastawić. Chciałem pana zapytać, panie inżynierze, jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o ulicę Mieszka I, która jest już przebudowana i która będzie stanowiła naturalną alternatywę dla przebudowywanej ulicy Koseniarów Gdyńskich. Na tym odcinku y, mieszka no, w oko okolicy Placu Grunwaldzkiego. Tam chodzi o to, że nie ma dnia, żeby tramwaj nie stawał i nie dzwonił, nie trąbił na samochody, które są zaparkowane, nieco najeżdżają na linię. Czy, ten, czy ta przebudowa ulicy Mieszka I, tutaj gdzie tramwaj jeździ, nie jest zrobiona źle w tym sensie, że tam jest zbyt mało miejsca dla parkujących równolegle do torowiska samochodów? Że tam nie mieszczą i często wystają i tramwaj nie może przejechać? Czy znaczy stanowiska generalnie są normatywne? Tam nie, nie jest nic poniżej normy. To jest kwestia chyba obawy o nie wiem, o koła, o Że krawężnik o umianie, się nie bo Krawężnik jest chodnika. granitowy, jest przede wszystkim wyższy, tak? Parkując, jakby nie możemy sobie najechać, no i to już jest chyba kwestia też umiejętności parkowania. Natomiast miejsca równoległe co do zasady są. Mniej komfortowe w, w przypadku parkowania Wjeżdżania w to stanowisko, bo albo trzeba to robić Tyłem na tak zwaną kopertkę A nie każdy umie albo mieć, albo mieć jedno sąsiednie wolne A nie zawsze jest Natomiast są dużo bezpieczniejsze pod kątem Włączania się do ruchu Bo tutaj jakby jest decyzja na zasadzie Lekko cofniemy, kierownica na maksa W lewo, kontrola w lusterku Lewym i, i wyjeżdżamy bezpiecznie Nie pakując się pod tramwaj, więc jeżeli chodzi o to, czy powinny mieć miejsca na przykład u kości no to zdecydowanie miejsca równoległe są pod tym kątem bezpieczniejsze. Natomiast. Ale czy jest dobrze zrobione to wszystko tam? Znaczy, generalnie pan, idea, 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 była, idea była taka, by przede wszystkim nie wycinać drzew, a tam drzewa, jak zobaczymy sobie nawet na mapach Google, one w zasadzie były w skrajni drogi. I teraz jakby. Poszerzenie chodników sprawiło, że one już są troszeczkę bardziej od tej krawężnika odsunięte. Druga sprawa, że no, to był jakby kompromis pomiędzy oczekiwaniami wszystkich, no bo jest to jednak chodniki w, na Starym Mieście, bardzo blisko centrum. Jak i niektórzy mogą klasyfikować to, że to jest centrum, i też warto, żeby te chodniki były. No jak najszersze i komfortowe, a nie, że się będziemy przyciskać między Myślę, naj... lampą a wejściem Myślę, do budynku. Myślę, że jak najrówniejsze to jest kluczowe, a czy, czy, czy one nie są za szerokie? No nie, dzisiaj to sobie możemy rozmawiać, to wiadomo, dzisiaj to każdy może być mądry. Natomiast zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych, prawda? Przymieszka pierwszego wzdłuż torowiska. Generalnie y, problemem na Mieszka pierwszego przed przebudową było to, że y, część aut parkowała nielegalnie, bo nie było na przykład wysepek przed przejściami dla pieszych czy innych elementów przykręcanych I do za blisko przejścia. I parkowali w miejscach nielegalnych, więc teraz jeżeli. Y, jak będziemy liczyć? Bo często po przebudowach mieszkańcy do nas dzwonią, że jest mniej miejsc parkingowych. Natomiast y, my robimy analizę, liczymy i nawet czasami wychodzi nam, że jest więcej, z tym, że my cały czas liczymy tylko te miejsca legalne. Nie te, które kierowcy parkowali, nie wiem. I to trochę nam zakrzywia obraz. Pod kątem, czy. Tak mhm. naprawdę, często jak jest ulica zdegradowana, to na przykład ilość miejsc, ja zawsze tak mówię, ilość miejsc ogranicza tylko wyobraźnia kierowcy. Bo czasami kierowcy są tak sprytni, że po, 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 potrafią siebie pozostawiać albo po skosie poparkować raz tak, jak pasuje, i, i wtedy jakby przestrzeń ta parkingowa jest wykorzystana maksymalnie. Natomiast, no, w, w momencie, gdy my chcemy porządkować. Ład i przestrzeń ulicy, ale również też kwestie związane z bezpieczeństwem, no to y, tych miejsc siłą rzeczy jest mniej. To tak samo jak y, kierowcy narzekają, że sygnalizacja gorzej pracuje. Po, po I do, to było moje ostatnie pytanie do pana. Jak to jest z tymi sygnalizacjami, żeby daleko nie szukać, bo oczywiście jesteśmy przy ulicy Warszawskiej, parkowej, mówię o studiu radio Polskiego Radia Igorów i Zachód. Y, rondo, y, Santockie. Tutaj na przykład bardzo krótkie jest to światło. Y, Takich sytuacji jest więcej w mieście, ale mówię, to akurat taka sytuacja stąd. Jadąc stąd w kierunku centrum miasta, zielono świeci się bardzo krótko. Dlaczego? No generalnie jako miasto nie mamy systemu zarządzania sygnalizacjami, zarządzania ruchem. Jakie ma... miasta mają na przykład? Poznań ma? Oczywiście, że ma. Zielona Góra ma? To jest najważniejsze. Zielona Góra nie ma takiego systemu, natomiast są małe miasta, które posiadają taki system, na przykład Wałbrzych i Legnica. I na czym to polega? Zatrudnia się kilku informatyków, może, może inżynierów ruchu, ale bardziej informatyków, którzy siedzą nad monitorami i obserwują sytuację w mieście i mają możliwość wprowadzania zdalnie pewnych zmian, na przykład wydłużania sygnałów, na przykład zamykania niektórych grup kołowych, albo wymuszania ich sygnału zielonego. I oni jakby zarządzają tą sygnalizacją. Natomiast to się wiąże z tym, że miasto rocznie ponosi pewne koszty, no, niepewne, na no w dziesiątkach tysięcy. Mówi się, że postawienie takiego systemu zarządzania ruchem, na nawet mówię bez światłowodów, czyli w oparciu o transmisję radiową, czyli że sygnalizacje m, mają wbudowane moduły G GSM i karty SIM i wysyłają swoje jakby... Przesyłają dane. Czyli to nie jest na bazie monitoringu, że na kamerach widzą i wtedy. Nie, to jest na zasadzie. Jakieś... Znaczy też jest możliwość y, dokupienia takiego modułu, natomiast to jest kwestia potem utrzymywania tego systemu i jakie to y, korzyści przyniesie dla hmm. mieszkańców. I czy warto w ogóle poświęcić. Bo to są dosyć duże pieniądze, natomiast my wchodzimy w taki uproszczony system i on niedługo się pojawi u nas właśnie w ramach tego kontraktu, gdzie będziemy mieli na tych nowych sygnalizacjach. Możliwość pewnej edycji, na przykład harmonogramu, pracy, sygnalizacji, na przykład y, wydłużania niektórych cykli w zależności od sytuacji w mieście. A to natomiast... można zrobić zdanie z zabiórka tak. w ramach jednego dnia, tak? Tak, można. Na na, natomiast się takich narzędzi nie mamy. Natomiast wracając do Ronda Santockiego, tak. to akurat ten problem, y, widzimy, które sygnalizacje potrzebują zmian, natomiast to wszystko y, wymaga jakby zabezpieczenia środków w budżecie miasta. Akurat w przypadku Ronda Santockiego. Jest w planie zmiana programu, tak samo jak ronda Solidarności. Dziękuję. Strasznie się rozgadaliśmy, ale ciekawe rzeczy. Proszę zobaczyć, panie inżynierze, ile tematów mamy do rozmowy. Oczywiście. Dobrze, że te rozmowy w Radiu Gorzów są. Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.